Witam wszystkich serdecznie, zwłaszcza tych, którzy lubią żaby. Dzisiaj dla grupy Żabek Dużo kolejna moja praca plastyczna, oczywiście żaba. Co dzisiaj przygotowałam? Nożyczki, ciemnozielony flamaster, klej, dwa prostokąty papieru, zielony i czerwony o wymiarach 22x13. Ja akurat taki sobie rozmiar wzięłam. Podwójnie złożone takie karteczki zielone i tu mam już naszkicowane żabie łapki. Oczy. Kawałek takiej gumki kapeluszowej. Może być włóczka. No i oczywiście narysowałam tym razem już nie motyla, tylko muchę. I teraz jak będziemy tą żabkę robić? Zielony i czerwony prostokąt. Smaruję klejem brzegi zielonego prostokąta. Dokładnie. O, każdy bok. Starannie. Bo zaraz będę przyklejać papier w kolorze czerwonym. Na to przyklejam równiutko prostokąt czerwony. On jest, słuchajcie, minimalnie mniejszy od tego zielonego. Może po milimetrze, ale tak ma być. Bo teraz ten podwójnie sklejony zielono-czerwony, tak przyklejamy, żeby nam nic tu czerwonego nie wystawało. Składamy o tak na trzy części. W ten sposób. I teraz smaruję oczywiście tu klejem tą jedną część. O. I przyklejam tu tak. I nie zagniatam, tak żebyśmy mieli o taką rurkę. Nie robię takich płaskich, zagniecionych brzegów, tylko sklejam rurkę. W środku jest czerwona, a z wierzchu zielona. Jak to żaba. Teraz będę wycinać żabie łapki. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zaczęłam od rysowania trzech paluszków, no i potem rączka. Wycinamy podwójnie. Starannie tu, gdzie paluszki żabie. Teraz otrzymamy dwie łapki. Mamy dwie łapki. O. I jeszcze drugie łapki dolne. Też rysowałam od paluszków. Rysujemy najpierw środkowy. I symetrycznie po obu stronach dwa pozostałe. Tu możemy zaokrąglić i mamy dolne żabie łapki. To odkładamy. Tu już nam się przez ten czas skleiło. Teraz przez środek przekładamy tą włóczkę albo gumkę kapeluszową. Na końcu wiążemy. Supełek podwójny możemy zrobić. Raz. O. I teraz tu będziemy przyklejać muchę.
Mucha wygląda w ten sposób, to takie odwrócone do góry nogami serduszko. Wycięłam i teraz dokładnie wytnę. Jedno muszę oko i drugie muszę oko. I całe ciało muchy, skrzydełka, jedno i drugie. Mucha jest już wycięta. Zrobimy jeszcze jej tu źrenicę na oczkach, kropeczki. Tak. Teraz smarujemy muchę z tej strony klejem i przyklejamy tu do tego supełka od włóczki albo gumki. No, dokładnie. I już muchę. O, mucha się odlepiła. Dokładnie przyklejamy, ale nie chce się przykleić, musimy przytrzymać. Wrzucamy to do środka, do naszej żabki. Jest. Teraz przyklejamy żabie oczy. Dwa czarne kółeczka i na wierzch dwa mniejsze białe kółeczka. Smarujemy klejem. Przyklejamy jedno oko i drugie. Tak. I teraz tu, z tej drugiej strony, gdzie będziemy ciągnąć za tą gumkę, musimy skleić tą naszą żabkę, żeby z tej strony było płasko. Smarujemy tu w środku klejem i sklejamy. O, tak. Tak, żeby można było przeciągnąć muchę. Sklejamy na środku i przyklejamy żabie oczka. Jedno i drugie i zaraz zostaną nam jeszcze łapki. Jak wiemy, żaba ma takie ciemniejsze plamki na swoim ciele, więc rysujemy takie nieregularne plamki ciemnozielonym pisakiem i kolorujemy je. No, ciemnozielony kolor. Tak. No, tu już mamy dobrze przyklejone. Jeszcze jedna plamka. Tu możemy jeszcze jedną zrobić. Tak wygląda żabka. Jeszcze zostały nam do przyklejenia łapki. Łapki te górne trochę skrócimy. I przyklejamy teraz żabce z dwóch stron, o, w ten sposób do góry.
jedną i symetrycznie z drugiej strony druga. Łapki są. Teraz jeszcze zostały nam dolne. Te już mamy. Mucha jest. I teraz dolne łapki. Jedna i druga. Znowu smarujemy klejem. Podklejamy z jednej strony. I z drugiej przyciskamy. Tu jeszcze możemy wziąć szary albo czarny flamaster. Namalujemy tu jeszcze rzadce. Łapki przyklejone. No i nasza żabka wygląda w ten sposób. Tu jest mucha. W środku czerwona. Łapki, plamki. Zobaczcie. No i tą muchę możemy przeciągnąć. Hyc! I żabka muchę zjadła. Nie ma muchy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Cześć!